Ania, masz takie wrażenie, że zwycięstwo dzisiaj wymknęło wam się z rąk? Chyba na własne życzenie tak naprawdę, bo zagrałyśmy fantastycznie drugiego seta. W trzecim secie też prowadziłyśmy i nagle było zacięcie i pozwoliłyśmy sobie wydrzeć tak naprawdę ten set i później to zwycięstwo. Zabrakło skuteczności w ataku, ja też się sama biję w pierś, starałam się co mogłam, niestety chyba nie był mój dzień. No przede wszystkim musimy jak najszybciej zapomnieć, wyciągnąć wnioski i przygotowywać się do kolejnych spotkań, bo wierzę, że jesteśmy jeszcze w stanie wybaczyć awans. Czy trzecia partia była kluczowa dla losów tego spotkania? Ciężko powiedzieć, na pewno po troszku tak, ponieważ prowadząc i tak naprawdę przegrywając na własne życzenie przez własne błędy proste, no gdzieś ta energia, gdzieś ta adrenalina, ta koncentracja ucieka i to było widoczne w tym czwartym secie, także wielkie brawa dla Włoszek, a my musimy chylić przed nimi czoła dzisiaj. Teraz pozostaje nam tylko zwycięstwo w Czechach i liczyć na dobry wynik na innym boisku.